pozwolicie, zacznę od krótkiego fragmentu Słowa Bożego z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Rzeczywiście Jezus jest w niebie. Jak widzimy tutaj, krzyż jest pusty. Jak powiedział, tak się stało. Ale zostawił tutaj Ducha Świętego i Pocieszyciela, który wodzi oczami po całym świecie tak naprawdę. Za każdą utrapioną duszą i za każdym zranionym sercem. I patrzy i chce pomóc, chce wyrwać. Chce dać nowe życie, nową radość, nową pieśń włożyć w serce, pieśń uwielbienia. Ostatnio liczyłem około 40 ludzi, moich bliskich znajomych, bliższych, dalszych, z którymi wiodłem, których znałem, jednych więcej, drugich mniej. I już pośród nas nie ma. Najczęściej to byli młodzi ludzie. Ja nie mówię o staruszkach, którzy po prostu odeszli, bo i też tacy byli, ale o moich kumplach z przeszłości, o znajomych ze szkoły i tak dalej, i tak dalej. Wyliczyłem ich tak bez mrugnięcia oka, gdzieś około 40. Ich już nie ma wśród nas. I przypomniało mi się pewne zdarzenie. Szedłem ulicą Krzyżową w Chorzowie, już jako nawrócony i strasznie zabolało mnie serce, po prostu jakby ktoś mi nóż bił w serce i pamiętam, w Biblii pisze, żebyśmy badali swoje serce i czasami jest wszystko w porządku, nie? Czy diabeł gdzieś nie dostał się, żeby nas zwieść i oszukać. A więc spojrzałem w tym momencie, uklęknąłem na kolano, to był biały dzień, ludzie gdzieś obok przechodzili, ja klęknąłem na to kolano i pamiętam, uśmiechnąłem się, mówię, Boże, czy to już teraz? Idę do domu? Uwierzcie mi, kochani, nie było w tym absolutnie żadnego strachu. Nie było jakiegoś przerażenia. Gdyby to miało być wtedy, gdyby to było oczywiście kilka lat temu, gdyby to wtedy miało być, tak naprawdę pojawił się taka, wiecie, no rozkosz. Ja jakby miałem głęboką pewność, że idę do Ojca. Niech się nie trwoży serce wasze, w Boga wierzcie i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Rzeczywiście nasze życie jest tak kruche, tak krótkie. Jesteśmy tu po to, aby Bogu dać chwałę. A to, że zgrzeszyliśmy i oddaliliśmy się, nie On od nas, tylko my od Niego. Moje świadectwo, kochani, musiałbym to powiedzieć, wreszcie mi trwałoby to naprawdę długo, także jest skrócę, wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni, już to bardzo zmęczeni, a myślę, że półtora godziny wystarczy. Żartuję oczywiście. 15 minut, 20 minut dajcie mi, kochani. I spróbuję wychwycić te najważniejsze punkty takie mojego nawrócenia. Ale przede wszystkim to, gdzie Bóg w jaki sposób mnie znalazł i jak dotykał mojego życia. A więc od czego tu zacząć? Moja wspinaczka do sukcesu, sławy i tak dalej trwała gdzieś około... Nawróciłem się w wieku 34 lat, do tego momentu wiodłem życie rzeczywiście pijaka, złodzieja i tak dalej. Nie chcę do tego wracać w ogóle zupełnie. Wielu moich przyjaciół podczas opowiadania albo po zakończonym świadectwie mówi, Krzysiu, to ty? To jest niemożliwe. Mówię, tak, to ja. To byłem ja kiedyś. Tamten Krzysiek nie żyje. I autentycznie Bóg mi pokazał wyraźnie, że on nie żyje, że tej osoby już nie ma, że narodziło się coś nowego, coś pięknego, coś, co Bóg ożywił tak naprawdę na nowo. Także żyję dla Boga w Jego miłości od 10 lat, prawie 9 z hakiem. I to jest czas, najpiękniejszy czas mojego życia tak naprawdę. Naprawdę jestem szczęśliwy. Rzeczywiście, jak tu siostra powiedziała, że nie jest łatwo,
Musiałem odejść od rodziny i tak to jest niesamowita długa historia, ale tylko po to na chwilkę, żeby ich pozyskać dla Chrystusa. I to się dzieje po prostu namacalnie dzisiaj. Nie tylko moje życie się zmieniło, ale wokół, przez moje świadectwo życia zmienia się całe otoczenie. Pół miasta się zmienia po prostu. Przyjaciele w pracy, gdziekolwiek jestem, jesteśmy, tak powinno być. Przez świadectwo naszego życia ludzie się moja rodzina się zmienia. Wiesz, alkohol w zasadzie w większości przestał istnieć po prostu. Być może wielu z nich się jeszcze nie nawróciło rzeczywiście, tak głęboko. Nie, ale Bóg ma nad nimi pieczę taką. Widzę, że Bóg błogosławi wszystkim moim sprawom, wszystkim moim członkom rodziny. To jest niesamowite. Tylko przez to, że jestem mu posłuszny. Staram się z całego serca być mu posłuszny we wszystkim. Zapierając się samego siebie. Rezygnując z siebie zupełnie. Nie będę mówił o mojej przeszłości, bo było plugawe i złe i wstrętno, ohydne. I nie mogłem patrzeć pod koniec już w lustro, bo czułem się fatalnie. A tak naprawdę marzyłem pod koniec już tylko o śmierci, o unicestwieniu siebie. I nie bałem się jej w ogóle. Chciałem tam iść, bo myślałem, że to jest jedyne wyjście do wolności. Oczywiście to była diabelska sztuczka i diabeł tak naprawdę ramię w ramię ze mną szedł i jego podszepty dzień i noc przez ileś, powiedzmy, rok czy nawet dłużej, cały czas miałem jako towarzysza życia. Mówi, stary, jeszcze chwilę, to nie ma sensu, wszystko lipa, Boga nie ma. Powiesz się, będziesz miał spokój. Oczywiście były jakieś tam próby samobójcze, jakieś podcinanie żył, gdzieś mnie tam znaleźli. Moja mama tutaj siedzi, co Bogu jestem jeszcze wdzięczny i dziękuję za nią. Także ona, powierzcie mi, w 70% nie wie. Aczkolwiek przepłakała dość łez przeze mnie. I rzeczywiście diabeł jest oszustem i złodziejem. I jak już była mowa, nie chcę o nim mówić, bo nie ma żadnej władzy nade mną dzisiaj ze względu na Jezusa. Nie ma władzy nad nikim, jeśli mu zaufamy. Diabeł po prostu jest kłamcą, on jest po prostu... I on próbował zabrać mi wszelką nadzieję. Któraś próba samobójcza... Inaczej. W zasadzie zaczęło się takie głębokie planowanie już gdzieś na trzeźwo zabójstwa samego siebie. Nie wiem, samobójstwo, to było zabójstwo, nie? Bo życie dostaliśmy od Boga i nie mamy prawa go niszczyć. W Chorzowie w Małym Lasku. Czyli to nie była żadna demonstracja, żeby zwrócić uwagę kogoś na moje krzywdy i ból, tylko autentyczna próba samobójcza. Poszedłem do lasu ze świadomością tego, że nikt mnie tam nie znajdzie. Bo w lesie, wiecie. Siadłem sobie, nie byłem pijany wtedy. Siadłem sobie na jakimś tam pieńku. Znalazłem gałąź taką, która, aby się nie zerwała w ogóle. Żeby nie było... Żeby to po prostu poszło szybko. I autentycznie nie bałem się śmierci wtedy. I pamiętam, że w pewnym momencie, w momencie, gdy jakby ten moment jakby narastał we mnie i ta chęć, że ja wiedziałem podświadomie, że to za chwilę wstanę, po prostu się powieszę i ja widziałem tak naprawdę już prokuratora, gdzieś tam w wyobraźni, gdzieś w moim sercu, gdzieś widziałem łzy mojej matki, gdzieś tam, że gdzieś tam płaczę w ogóle, że syn, gdzieś tego, nie? W ogóle mnie to gdzieś nie ruszało. Moje serce było już tak kamienne i twarde, że jakby to mnie nie interesowało. Łzy mojej córki i tak dalej, po prostu byłem zimny jak łaz. Serce kamienne. I w pewnym momencie usłyszałem jakieś głosy dziwne. Pierwsza moja myśl. Grzybiarze, może ktoś gdzieś w lesie jakieś, może ktoś wyszedł na grzyby czy coś. Rozejrzałem się dookoła, no nikogo nie było. Druga myśl, może pod wpływem właśnie tego stanu, który, wiecie, tego samobójstwa, że to się ma wydarzyć, może jakieś takie po prostu, mam jazdy, nie? W głowie. Więcej nie pamiętam. W pewnym momencie po prostu film mi się urywa, ląduje. Ja wiem, że około 700-800 metrów w centrum miasta, niedaleko mnie, tam gdzie mieszkam. Ląduję w takim miejscu podobnym jak to. Jakiś taki, wiecie, i tam się ocknąłem w tym miejscu, stojąc, ocknąłem się. Dopiero po czasie to wszystko gdzieś połapałem do kupy i zrozumiałem, że to była żywa ingerencja żywego Boga tak naprawdę. Wchodząc, oczywiście to weszłem naprawdę nieśmiało, weszłem do środka. Pomieszczenie było puste, zawstydzony, pełen obciążenia.
Na plecach niosłem bagaż, cały ciężar mojego życia. Może tonę, może dwie. Ledwie po prostu chodziłem. Podeszłem pod krzyż. Nie wiedzieć dlaczego. Jakaś wewnętrzna siła mówiła, że... To jest tak jakby... Jakbym doszedł do końca świata, jako dziecko wyobrażałem sobie koniec, że jak pójdę, to dojdę do końca świata i dojdę do muru. Jak będę za długo mówił, to mi przeszkodźcie. Dojdę do muru i to będzie koniec świata, nie? I tak wyobraźcie sobie, już jako dorosły mężczyzna doszedłem właśnie do tego muru, czyli do końca mojego świata tak naprawdę. Wokół, patrząc, nikt nie mógł mi pomóc. Moja matka kochająca, moja rodzina, kochający mój doktor, psycholog, psychiatra, który ciągle z trzęsącymi się rękami próbował mi pomagać, gdzieś tam serwując co chwilę nowe tabletki, nowe lekarstwa. Krzysiu, jak ci tu pomóc? On kombinował na wszelkie sposoby, naprawdę. Wielu ludzi chciało mi pomóc, ale nie dał rady, bo tak silne zniewolenie. Byłem lekomanem, gdzieś tam narkotyki oczywiście, alkohol przede wszystkim wszędzie towarzyszył. I pamiętam, Bóg, którego kompletnie nie znałem, a wcześniej nawet nie chciałem mieć nic wspólnego, bo był religijnym Bogiem, który rzeczywiście był groźny, gniewny i tak dalej, także w ogóle mnie nie interesował. Wiecie, klęknąłem, żeby to skrócić, klęknąłem na kolana i powiedziałem, popatrzałem w niebo, nie patrzałem w krzyż, popatrzałem w niebo gdzieś tam przez szybę. I powiedziałem, słuchaj, ja nie wiem, czy ty istniejesz, czy ty jesteś prawdziwy, czy... Ja nie wiem, powiedziałem, nie interesują mnie pielgrzymki, kościoły, księża, te wszystkie rzeczy kompletnie mnie nie interesują. W ogóle, po prostu. I tak naprawdę nie wiem, czy ty w ogóle jesteś. Jeśli jesteś. Zobaczcie sobie serce utrapionego człowieka, zmęczonego, pewnego obciążenia, bólu, cierpienia. Jeśli ty jesteś, istniejesz, to błagam cię, pomóż mi. Ale jeśli ciebie nie ma, to wracam z powrotem, biorę tą torbę moją, wracam z powrotem do tego lasu i się powieszę. I nie ma siły, która mogłaby mnie odciągnąć. No bo ciebie nie ma. Bo skoro jestem tutaj już w tym miejscu i nie możesz mi w żaden sposób pomóc, to znaczy, że ciebie nie ma i już. Tak jak myślałem. Wiecie, tam nagle coś się wydarzyło w moim sercu. To przyszło nagle. Zacząłem tak strasznie płakać. Ja zobaczyłem łzy mojej matki, zobaczyłem tych ludzi, których okradałem, te włamania, te wszystkie wstręty, te kobiety, to wszystko po prostu, te cierpienia mojej matki, moich dzieci. I tak dalej. Ja to zobaczyłem w takim przyspieszonym filmie, po prostu przed oczami. Ja to wszystko widziałem tak jak was teraz. I tak strasznie zapłakałem. Tak strasznie było wstyd. Całe moje życie. Powiedziałem, Boże, przebacz mi. Przepraszam Cię. Nie wiem, ile spędziłem. 40 minut, pół godziny, nie wiem. Wiem, że to była najszczersza modlitwa mojego życia. W tym czasie, na ten czas. Dzisiaj potrafię się tak modlić, bo znałem go, mojego Ojca w niebie. Wiecie, pozornie nic się nie wydarzyło. Wyszedłem z tego kościoła, wypłakałem się. Przez ileś tam lat wcześniej nie płakałem w ogóle. Byłem zimny, martwy. Poszedłem do domu, żeby to skrócić. Pewnego dnia... Oczywiście uzależnienia są, wszystko jest, piję, jem tabletki i tak dalej, żeby jakoś normalnie funkcjonować, żyć. Jakoś tam żyję. Ale Bóg, pamiętacie, on pamiętał, zobaczył łzy tego biednego człowieka, utrapionego, tego, który zrobił tak wiele krzywdy wokół. Stałem w bramie, przechodziła pewna kobieta. Podeszłem do niej, nawet już nie uciekałem, bo byłem na tyle, nawet nie obchodziło mnie to, czy mnie zamkną do więzienia, czy nie, po prostu wyrwałem jej torebkę. Nawet nie uciekałem, po prostu takim szybszym krokiem odeszłem. Pamiętam, że coś tam krzyknęła na mnie, tam machnąłem ręką. Weszłem do pierwszej lepszej bramy, wysypałem zawartość torebki, znalazłem tam tabletki, chusteczkę do nosa i książkę. Nie było kasy zupełnie, nie było telefonu komórkowego, złota, po prostu nic nie było. Rozczarowany. Inaczej byłem wściekły. Padło oczywiście masę przekleństw. Wziąłem tą książkę. To było oczywiście Pismo Święte. Wziąłem ją po prostu, byłem tak wściekły. Miałem ją rzucić do ściany, w tej całej furii wręcz. Alkoholika.
Ale przypomniało mi się, że jakiś czas temu mój znajomy, kolega, mówił mi coś o Jezusie. Że Jezus cię kocha, coś tam. A on wcześniej tam z Rosjanami handlował coś tam, także nie był tam jakimś świadectwem, ale coś tam mówił, o jakimś nawróceniu, coś tam. No i pomyślałem sobie, że no ona była mniej więcej tej wielkości, tylko była czarna, fajna skóra. Pierwsza moja myśl, genialna myśl oczywiście. Kiedyś na kacach, gdy skacowany czy coś tam, a go spotkam, to po prostu sprzedam mu tą książeczkę, nie? Bo jest takim religijnym, jakimś wariatem, który biega gdzieś po tym. I tak też zrobiłem. Przyszedłem do domu i pamiętam, zajrzałem gdzieś tam do starego testu, nie, po prostu rzuciłem gdzieś na bok, nie? Poszedłem spać, jakoś tę noc przeżyłem. No i oczywiście życie się toczyło dalej. Plugawe życie, podkreślę. I kolejna próba samobójcza, to było, trafiłem do kumpla, u którego często albo co jakiś czas bywałem i tam piliśmy do zgonu po prostu, jak to się mówi, przysłowiowo. Czyli do nieprzytomności, tam się zalewaliśmy w trupa, piliśmy po 2-3 tygodnie, cały czas na okrągło piliśmy i piliśmy dzień i noc. On nie wiedział o tym, ale to była kolejna próba samobójcza. Postanowiłem sobie, mówię, skoro się nie mogę powiesić, nie mogę sobie podciąć żył, to się po prostu zapiję. Będę pił tak długo, on o tym nie będzie wiedział oczywiście, aż mi pęknie wątroba albo serce i finał i będzie koniec, nie? Zakopią, robaki zjedzą i tyle. Chciałem umrzeć po prostu. I więc tak też się stało. Przez chyba 2 tygodnie piliśmy. Przez 2 tygodnie zjadłem może kawałek porys z rosołu i kawałek mięska, naprawdę kawałek. Czyli, wiecie, jestem szczupły, a tym paskiem, który mam na sobie, się pewnie 2 razy owinął. Brudny, śmierdzący, niedomyty, chudy. Stamtąd, nie wiem, czy z tego domu, czy tam się działo oczywiście wielkie rzeczy, tam Bóg wtedy tak bardzo ingerował, nie? Tam niedużo brakowało, może inaczej. Gdyby Bóg nie okazał mi wtedy już tam łaski, to bym się spalił żywcem po prostu. Ale tego nie będę opowiadał. Trafiam do szpitala w końcu. Kolejny raz zresztą, gdzie mamusia oczywiście zawsze do syna alkoholika przychodziła gdzieś tam z papieroskami, z tym i gdzieś tam poprowadziła. Trafiam tam, pamiętam, leżę na łóżku tego dnia czy następnego, nie wiem, leżę na łóżku podpięty pod kroplówkami, pod kocem, szary koc z tego, co pamiętam, zwinięty jak pies taki, wiecie, obity pies, który taki, wiecie, zagłodzony pies, bez miłości, który po prostu gdzieś, i po prostu leżałem tam pod tym kocem i pamiętam, że stanęła przy moim łóżku pani ordynator z 2, być może 3 lekarzami, być może 4, stanęła i powiedziała, ja to słyszałem wyraźnie, powiedziała do nich, to już koniec, mówi, to już jest, już to nie wyjdzie. To wyobraźcie sobie, nie? Te słowa dla mnie nie jakby były takim balsamem, takim powiecie, na serce. Tak sobie pomyślałem, odsapnąłem wręcz, mówię, nareszcie. Skoro lekarka, pani ordynator mówi takie rzeczy, to ona, no fachowiec, wie o czym mówi, prawda? Czyli nie wyjdę już stąd o własnych siłach, czyli odejdę po prostu. Ale Bóg okazał mi łaskę, jak widzicie, jestem tutaj po to, aby mu oddać chwałę właśnie, aby zwiastować Ewangelię, aby mówić o Jezusie Chrystusie. I po kilku dniach doprowadzili mnie do jakiegoś tam, powiedzmy, stanu ważkości. Wygramoliłem się z łóżka, jak dziadziuś po prostu, nie wiem, jakbym miał, wybaczcie, jeśli ktoś 99-letni, po prostu starzec. Młody chłopak, 34 lat, a wyglądałem jak starzec. Szedłem, pamiętam, po ścianie, trzymając się ściany tak naprawdę, tylko po to, aby zaspokoić swoje pragnienie papierosowe, aby zapalić. Gdzieś tam się dogramoliłem, znalazłem petas z papierniczki, być może ktoś mnie poczęstował, nie wiem. Stała mała biblioteczka, mała, 30-40 pozycji. I postanowiłem sobie coś wziąć, no wiecie, poczytać może, poglądać może bardziej obrazki. Jakaś gazeta i natrafiłem na książeczkę. 15x20. Przykuła moją uwagę, ponieważ była stara. Okładka była taka, jakaś taka właśnie stara, taki antyk. Rzeczywiście, okazało się, że ona jest z 1947 roku. To był Nowy Testament. Wziąłem ją, oczywiście nic to dla mnie nie znaczyło. To tyle, co świerszczyk. Co gazeta, co Trybuna Robotnicza, cokolwiek. Ja ją po prostu wziąłem po to, żeby ją sprzedać. Pomyślałem sobie, że jak wyjdę, jeśli już wyjdę, to na ulicy Katowickiej
jest antykwaria, tam pójdę, pierwsze moje kroki, tam pójdę, po prostu buchnę tą książeczkę za stówkę, może dwie i na początek będzie, nie? Znaczy, to nie była zabawa, na początek będzie po to, żeby po prostu żyć, żeby funkcjonować, nie? I wiecie, schowałem ją do torby, no bo ona była kradziona. Jeszcze dwie, trzy pozycje może jakieś tam schowałem do torby, pod łóżko. I tak jakoś, tak wiecie, ona mnie tak jakoś cały czas mnie, bardziej świadomość tego, ja wiem, że dzisiaj Bóg oczywiście w taki sposób działa, ale wtedy i tak ta myśl, nie? Ile dostanę za nią, nie? A może ona jest naprawdę dużo warta w ogóle i tak dalej, takie w ogóle te. Ja tak wyciągałem, wsadzałem, tak się, wiecie, cieszyłem nią w ogóle, nie? No i w pewnym momencie zacząłem czytać. To było pierwsze moje zdarzenie z Ewangelią w ogóle. Tak naprawdę. Rodowód Pana Jezusa. Dzisiaj dziękuję Bogu za ten fragment, ale wtedy to dla mnie było nie do przejścia, nie? Przeszedłem do błogosławieństw. Zacząłem czytać. I tam zaczął Bóg tak wyraźnie dotykać mojego serca. Wiecie, to jest tak, jakby ktoś trzymał was przez 34 lata w klatce albo w celi więziennej, bez światła, bez niczego, pod kluczem. Tak też trzymał diabeł i trzyma wielu ludzi pod kluczem. I wydaje się nam, że żyjemy, że widzimy, a tak naprawdę jesteśmy ślepi. Autentycznie tak jest. Ja to przeżyłem na własnej skórze. I podczas czytania Słowa Bożego, błogosławieni cisi i tak dalej, to słowo mnie dotykało pod względem przeciwieństwem mojego życia tak naprawdę, nie? Jacy pokorni, ja jestem przeciwieństwem, nie? Ja wszystkie sprawy pięściami załatwiałem, byłem bezczelny, arogancki, wulgarny i tak dalej, także to w ogóle zupełnie nie miało nic wspólnego z moim życiem. Ale łaska jest większa i słowa Jezusa, które są zawarte w Ewangelii, żywe słowo, dotykało mojego serca. To tak jakby właśnie przez te 34 lata ktoś was trzymał w ciemności i nagle Chrystus przychodzi i uchyla, otwiera drzwi, cele, więzienie i wpada promień światła. I to jest Słowo Boże. I one po prostu wpadło do mojego serca. Zaczęło wpadać. Ja zacząłem się czytać i czytać i czytać. Ja nawet nie wiem, kiedy to się stało, ale po prostu szok, nie? One takie rzeczy robiły w moim sercu. Bóg zaczął wlewać powolutku nadzieję do mojego serca. Zaczął jakby odbudowywać cegiełka po cegiełce moje życie, moje myślenie. Powolutku tak naprawdę w pewnym momencie to, co powiem, może dla wielu być szokiem. Być może pomyślą sobie, no różnie, jakby nie za bardzo mnie to interesuje, co sobie pomyślicie, ale to przeżyłem na własnej skórze, bez obrazy. Leżąc na łóżku, tak po przekątnej, czy to było w nocy, nie wiem. Czytałem. Ja byłem jakby wtedy Bóg jakby wyrwał mnie z normalnej, z rzeczywistości tej, której byłem, do swojego królestwa wtedy. I patrząc, w pewnym momencie patrzę naprzeciwko mnie, tak po przekątnej, tutaj jak brat siedzi, zobaczyłem postać. Nie twarz, nie, bo rzeczywiście twarzy nie widziałem, ale widziałem jakby za taką jakby poświatą, nie wiem, czy do dobrego słowa użyłem, ale za taką jakby, po prostu on był. W tym momencie, gdy go zobaczyłem, popłynęła wielka miłość, wielkie miłosierdzie. Sala szpitalna wypełniona została tam, gdzie byłem, miłością. Tam nie było słowa, jeśli mógłbym to jakoś tak użyć, chociaż boję się, nie lubię tego robić, ale wam powiem, tam nie było sądu. Słuchaj, ty złodzieju, ty tak, jesteś niewarty w ogóle kompletnie. Wiesz, i patrzałem od zawsze na ciebie i tam ci, teraz ci dam, nie? Nie. Tam nie było nic, prócz miłosierdzia, miłości. I jakby to zobrazować. I wtedy Jezus powiedział właśnie poprzez tą miłość, która wypływała z Jego osoby, przeze mnie, po prostu ona przenikała mnie na wskroś, moje ciało, mój umysł, jakby mówiła, ja Cię kocham, bezwarunkowo, nieważne co zrobiłeś. Ja wyszedłem z tego szpitala, po jakimś czasie, wtedy wiedziałem, że Bóg jest i że mnie kocha. Wyszedłem, pamiętam, do dzisiaj, jak tam przechodzę tą drogą, to jest taka gdzieś mniej więcej, jak tutaj te przejście z czerwonej kostki brukowej, wyłożony chodnik. Ja wyszedłem jako nowonarodzona istota, jako nowonarodzony człowiek. Wyszedłem za bramy tego szpitala, popatrzałem na ludzi, pełen radości i nic nie przychodzi mi do głowy prócz tego, ja was kocham. Ja nie wiem, co się stało, ale ja was po prostu kocham. I gdyby wtedy stanął jakiś największy wróg, ktokolwiek, taki, kogo nie lubiałem, ktoś, kto mi wisiał kupę kasy czy coś, to ja bym powiedział, stary, nie wiem, co się stało, ja cię kocham po prostu, nie? Ja bym go przytulił, autentycznie ja bym go przytulił i nic, a te długi, to wszystko sobie weź, stary, nieważne, to nie ma znaczenia. Wiecie, od tego dnia
Słowo Boże jest moim drogowskazem. Ja wiem, dokąd idę. Mam tego pewność tutaj. On wziął mnie za rączkę, tego dwumetrowego chłopa. Wtedy wziął mnie za rączkę jak małe dziecko. A teraz będzie po mojemu. Tylko mi zaufaj. Wiecie, przeprowadził mnie przez wiele, w ciągu roku rzeczywiście. Chodziłem do firm, które okradałem i tak dalej, i tak dalej. Cudowne rzeczy się działy w ciągu roku. Po roku czasu, że tak te wszystkie sprawy kryminalne, gdzieś tam to wszystko Bóg poukładał. Ale ja byłem pełen ufności. Ja, mnie nie interesowało, czy kumple, czy te. Ja po prostu miałem tak głęboką relację z Bogiem, do której Bóg nas zaprasza, każdego z nas. Ostatni wyrok, który gdzieś jakby tam pewnego dnia, w ogóle mieszkanie mi dało, w ogóle piękne mieszkanie, że ludzie się pytali w ogóle, skąd, ile dałeś w ogóle i tak dalej, nie? Nie, no Bóg po prostu, nie? Cuda, jeśli ktoś będzie miał ochotę, ja mu opowiem to. Po prostu niesamowite to w ogóle, bo wyciągnął nas z takiej nory, tam gdzie gdzieś tam szczur biegał gdzieś w łazience, pamiętam, w korytarze, w ogóle gdzieś tam wszystko zasikane w ogóle i tak dalej. A Bóg w jednej chwili, wiecie kiedy? Po modlitwie, mówię, Boże, ja nie wiem, ja jak małe dziecko, klęknąłem na kolana i mówię, Boże, rzeczą niemożliwą jest, że no skąd mam takie mieszkanie, ja tu nie chcę mieszkać, tu się moje dziecko miało rodzić, w ogóle ja nie chcę, żeby byli nieszczęśliwi, nie? Ja nie chcę, żeby on widział te warunki, tych pijaków i tak dalej, ja nie chcę. Wiecie, w ciągu paru dni, do miesiąca czasu, ja już mieszkałem w salonach tak naprawdę, z pięknym tarasem. Kolejna z historii, takich już krótka, to właśnie, ale jakże ważna. Groziło mi 20 lat więzienia, mama jest świadkiem, 20 lat więzienia w Niemczech za podpalenie. Oczywiście to też były pobudki zemsty, to była zemsta i tak dalej, długa historia, nie chcę mi się o tym mówić, nie ma znaczenia. W każdym razie 20 lat miałem dostać wyroku. Wiecie, i co chcę wam powiedzieć, że z jednej strony rodzina, nowe życie w Chrystusie, wolność, radość, te wszystkie cudowne rzeczy, wszystkie obietnice się wypełniły w moim życiu. Bóg oczyścił moje usta, jak tu wielu braci mówiło, siostry. W jednej chwili oczyścił moje usta z plugastw i tak dalej. Zabrał alkohol. Wszystkie te rzeczy zabrał tak naprawdę w chwili. Nie musiałem już tego brać, byłem wolny. 10 lat prawie, jak nie miałem papierosa w ustach. Wódka po prostu jest dla mnie ohydą wręcz. Dziś piwo w ogóle nie istnieje, te rzeczy nie istnieją w ogóle. Wykorzystuję tylko po to, aby składać świadectwo o Jezusie w sklepach, gdziekolwiek jestem. I wiecie, do czego dążę? Oczywiście stara natura gdzieś się cały czas gdzieś odzywa, prawda? Do dzisiejszego dnia gdzieś próbuje walczyć z nami, nie? Z naszym posłuszeństwem względem Boga. Pamiętam, że przyjechała policja, wzięli mnie. Aha, wcześniej pamiętam, klęknąłem też na kolana pewnego wieczoru i powiedziałem, Boże, ja sam osobiście nie pojadę do Niemiec, nie oddam się w ręce prawa. Tu mam piękną rodzinę, dzieci, w ogóle wszystko cudownie. I ja mam teraz jechać, ja wiem, że jako twój sługa, jako kocham cię, ja mam jechać teraz do Niemiec, się oddać w ręce prawa, bo tak też powinno być. Nie stać mnie na to, jestem po prostu nawet nie tchórzem, ale to po prostu jest nielogiczne, nie? Może jakoś tam te życie przejąć, ale nie chciałem, naprawdę. Mówię, Boże, pomóż mi w tym. Wiecie, i stał się oczywiście kolejny cud, bo po 14 lat w zasadzie to się wcześniej wydarzyło, ta cała sytuacja, ale ta sprawa właśnie, nie? Ląduję na dołku, czyli na policji i pamiętam, że w tej celi, w tym sieczkarniku inaczej, tam gdzieś sobie chodzę przestraszony, nie? Tu moje dzieci, to wszystko, tam gdzieś chodzę, mówię, Boże, co się dzieje? Klęknąłem na kolana przy tych policjantach, na jedno kolano przyklęknąłem i pamiętam, Boże, co się dzieje, pomóż mi. Przerażony oczywiście, taki przestraszony. I przychodzi do mnie wyraźnie słowo. Bóg mi przypomina tę modlitwę. Przecież prosiłeś mnie o to. To się dzieje. Zaufaj mi. Aha. Moje serce się uspokoiło. Przestałem się, wstałem. Ale w dalszym ciągu moja natura. Ojejku, Boże, a może jednak, a może mi się uda jakoś wykręcić. Przecież to było 14 lat temu. Pewnie świadków nie będzie. W ogóle i tak dalej. I manipulacja mojego umysłu gdzieś tam, nie? I pamiętam, zobaczyłem podczas tej mojej jakby dyskusji z samym sobą, zobaczyłem przed oczami napis. Takie białe, duże, piękne litery. Prawda. Nic więcej. Prawda. I ta prawda przesuwała się. Prawda,
prawda? Ja swoje, a może się uda. Przecież tyle razy uciekałem policji, tak naprawdę gdzieś tam, tyle razy mi się udawało, tym razem też, przecież to nic takiego. To po 14, rozumiecie? Prawda. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Mamy ufać jak małe dzieci we wszystkim, złożyć wszystko. I tak to się stało i w końcu poddałem się, mówię, Boże, okej. Jeśli takie ofiary chcesz ode mnie, z mojego życia, jeśli Ty chcesz, żebym siedział 20 lat, niech się dzieje Twoja wola. Wstałem, pamiętam i mówię, panowie, do tych policjantów mówię, panowie, mogę zeznawać. Wiecie, żeby to skrócić, trafiam do aresztu w Katowicach, tam głoszę Ewangelię, tam niektórzy się gdzieś tam, ktoś się słyszał, się nawrócił. Mówiłem o Jezusie, to, bo do tego Bóg mnie powołał, nie po to, żebym się teraz upajał sobą, bo tak naprawdę byłem pożałowania godny i tak naprawdę powinienem być tam, gdzie wielu. Czyli powinienem po prostu nie żyć. Tylko Bóg okazał mi łaskę. Tylko dlatego, nie że byłem taki fajny w ogóle, nie, tylko dlatego, aby składać o Nim świadectwo. Aby ten czas, który mi pozostał do dzisiaj, do mojego, do odejścia z tego świata, aby składać o Nim świadectwo. To jest celem mojego życia. To jest celem życia każdego chrześcijanina. Do tego nas Bóg powołał. A całą resztą On się zajmie. Naszym życiem. Naszą biedą. Tym wszystkim On się zajmie. Także tutaj jestem pewien, bo i ląduję w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Tam oczywiście też jestem świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Mogę mówić o Nim. Wiele utrapionych serduszek, gdzie się wiele przyjaźni się nawiązuje. Bóg sprawił, że najwięksi gangsterzy, którzy po prostu siali postrach w areszcie, oni biorą mnie gdzieś pod skrzydełko. Nie wiedzieć dlaczego, nie? Bo jeden z nich zobaczył zdjęcie mojej córki i się tak zakochał po prostu. Stary, będziesz pod naszą opieką, nie? Ja po prostu, wiecie, ja się nie panoszyłem, że jestem, że mam takich kumpli, nie? Ale byłem bezpieczny, mogłem po prostu mówić sobie o Jezusie, gdzie mogłem. Rozumiecie, chodziłem po spacerze i mówiłem. Po prostu wszędzie. Okazało się, że w pewnym momencie, może nie tłumy, ale dziesiątki chłopaków gdzieś gada o tym Jezusie, gadaj, nie? A ja to po prostu nawijałem, mówiłem prawdę po prostu. Wylewało się to z mojego serca i wylewało się i wylewało. I to już 10 lat się wylewa i to oczywiście też jest łaska Boża, bo to trzeba dbać tak naprawdę. Oczywiście sprawa w sądzie, to wszystko się gdzieś tam skrócę, to wielkie przyjaźnie z moim tłumaczem, z panią tłumacz, z moim adwokatem, wielkie przyjaźnie, w ogóle przytulanie jakieś i tak dalej, w ogóle wszyscy słyszą o Jezusie w ogóle, po prostu wiecie, no miłość płynie z mojego serca i tyle. Oni w ogóle wszyscy gdzieś tam łzy, ciągle gdzieś to się działo, po prostu łzy, płacz, oczywiście takie łzy radości. Wchodząc na salę sądową, po prostu wszyscy, w zasadzie nic nie powiedziałem, mało powiedziałem, bo świadectwo, adwokat i oni złożyli tak naprawdę, nie? I na tyle byłem wiarygodny i to, że jakby, że to, co mówiłem w zeznaniach, zazębiło się w 100% ze świadkami, którzy byli do tej sprawy, a to było 14 świadków. Ja wtedy myślałem, że nie ma świadków, że skąd oni tych świadków wezmą? 14 było. I wszystko to Bóg mi odświeżył w zasadzie podczas zeznań. Pamięć, dokładnie pamięć, to co się wydarzyło. Ja to wszystko powiedziałem. Nie bacząc na konsekwencje, że do końca życia będę w więzieniu prawdopodobnie. Oddaję Bogu za to chwałę, bo to jest Jego siła i tyle. I długo by opowiadać. Dzisiaj, kochani, prowadzę fundację, prowadzimy z Darią, jest nas kilku, ja bym powiedział takich, no, żeby to tak ładnie zabrzmiało, jesteśmy takimi, bym powiedział, filarami tej fundacji. Nawet gdzieś tam dla Państwa i tak dalej, że nazwali mnie prezesem, wybrali mnie, okej. Okay. Aczkolwiek do dzisiaj mi to boli strasznie, a tylko po to, żeby świat wokół, abyśmy mogli z taką, wiecie, abyśmy mieli dostęp do władz miasta i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jestem sługą tych ludzi w mieście. Jestem sługą moich braci, moich sióstr. Jestem sługą tych biednych ludzi tak naprawdę. Bo to też sprawił w moim sercu Bóg. I wchodząc dzisiaj do biur, czy gdziekolwiek, no to traktują nas bardzo poważnie. I teraz możemy, wiecie, możemy dla tych biednych ludzi coś po prostu więcej jakby uzyskać tak naprawdę. I długo by opowiadać, kochani, o Panu Jezusie tak naprawdę. Jeszcze raz powtórzę, dla Niego żyję, dla Niego chcę przeżyć te życie. Brzydzę się grzechem i oczywiście zdarza mi się potknąć, upaść. Ale zawsze, nigdy tylko On przychodzi i pociesza mnie, podnosi mnie. Modlitwa, kolana, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może się człowiekowi przydarzyć. I na zakończenie,
Myślałem, że życie z Bogiem na początku gdzieś, że to będzie nuda, że po prostu sobie ubiorę w wór, będę sypał popiół i będę po prostu ciągle modlił się i modlił i to życie. Nie, to jest bzdura. To jest bzdura. To jest najpiękniejsza przygoda, jaka mogła mi się przydarzyć w moim życiu. 10 lat. To są najpiękniejsze lata mojego życia. Ja nie wiem, czy ja zejdę tutaj stąd, bo być może Bóg mnie za chwileczkę odwoła, tego nie wiem. Ale wiem jedno, że Go kocham i kocham was. Jego miłością, nie swoją. Jego miłością. Kocham świat, kocham wszystko, co stworzył i oddaję Mu chwałę, gdzie tylko mogę. Dziękuję.